moi kochani, my sobie z Laurą siedzimy. O, Laura tu trzyma pilota. Zaraz muszę trochę ogarnąć, bo dzisiaj właściwie jutro są urodziny Antosia, ale dzisiaj mamy gości. Także dzisiaj jest tak, dzisiaj jest imprezka, a urodziny prawdziwe są jutro. Także ja za chwilę się biorę w kupę, że tak powiem, za sprzątanie. Znaczy tam tylko tak ogarnę z wierzchu, bo posprzątane mam. I czekamy na gości. Odpalamy torta. Antek, chodź. It has been lit. Będziesz dmuchał. To my czuła. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Zdmuchuj i powiedz życzenie. Pomyślałeś? Brawo! A ja przechodzę teraz na wątek kwiatowy. Nie wiem, czy poznajecie tego jegomościa. To jest ten fikus, o którym ja mówiłam w pierwszym moim bodajże odcinku. Ten, którego mój tato w świętej pamięci cały czas chciał mieć u siebie w pokoju. Tak, kochanie? Myśmy właśnie wstały. O, Laurunia mi tutaj towarzyszy. No więc, słuchajcie, została taka część z fikusa. Pamiętacie, on był duży. Ale coś zaczęło go źreć. Nie wiem, czy to były wciornastki, czy to był przędziorek. Wydaje mi się, że to były wciornastki. No i nic. I musiałam typa przyciąć wczoraj. Weszłam sobie na YouTube, popatrzyłam sobie, jak to się robi i obcięłam go tak, jak właśnie tam mówili. Zasypałam czubek cynamonem, żeby nie dotarły bakterie. Potem zasypałam to ziemią. No i kurczę, jest sobie. Mam nadzieję, że w ciągu 2 miesięcy ruszy. Bo już w ogóle nawet nie wypuszczał mi liście, nic, wszystko to pozasychało. Bo mówię, on miał jakiegoś robala. Nie wiem konkretnie jakiego, ale jakiegoś na pewno. Także mam nadzieję, że teraz mi ładnie wyrośnie i że za 2 miesiące będę mogła Wam pokazać, że odrósł. A w tej chwili wygląda właśnie tak, jak wygląda. Mam go na oknie i mam nadzieję, że mu to pomoże. A ja jestem ostatnio w szale kupowania roślin. Nie wiem, coś mi odwaliło wczoraj. Znaczy się byłam wczoraj na zakupach i nie szłam z zamiarem kupna rośliny. Szłam się tak przejść z Laurunią właśnie, mówię, a zobaczymy, co mam ciekawego w sklepie, przy okazji zrobię zakupy. I nie planowałam naprawdę, z ręką na sercu nie planowałam kupna rośliny. Ale mówię, kurczę, jak zawsze zajrzę sobie na dział z roślinami, co mają ciekawego. Zajrzałam i patrzę, stoi taki biedok. One były te kwiatki wtedy, kiedy kupowałam tego mojego cudownego fikusa. Zobaczcie, już pootwierał te nowe listki. Cudny jest. Już się tutaj otworzył nam. No i właśnie tam, gdzie one stały, te fikusy, były jeszcze fikusy, one się nazywały fikus abiani, czy coś takiego, abiani, abdziani, jakoś nie wiem dokładnie, nie wiem jak to się mówi, tą nazwę. No i właśnie stał sobie jeden, przeceniony o 50%. Ja mówię, kuźwa, nie wezmę go, nie mam już miejsca. Ale ja mówię sobie, z drugiej strony ten mój sprężysty już mi w sumie pada, bo ma tego robala, a niech nie przeżyje. To może warto zaryzykować i jednak kupić go. W sumie pół ceny to nie jest dużo. Nie był za fajny, bo miał na powierzchni ziemi miał pleśń. Więc mówię, trochę ryzyko, czy to jest pleśń, czy to nie jest wełnowiec. Ale mówię, spojrzałam i mówię, nie, to jest pleśń. Mówię, asru, wezmę do domu, mam akurat świeżą ziemię, to go wezmę i przesadzę. No i kurde, kupiłam. Kupiłam i prezentuje się on tak, zaraz Wam pokażę. Wezmę go z okna, bo znowu będzie go źle widać. O, taki właśnie oto fikusik. Też jest przepiękny, no bardzo mi się podoba.
też jest właśnie posadzony po 3 sztuki w jednej doniczce. Tak, kochanie. Po 3 sztuki w jednej doniczce i naprawdę jest super. To jest ten bardzo ciemnolistny. Mówię, to jest ta odmiana Abdiani, nie wiem dokładnie, jak to się wymawia. Przemyłam go, przetarłam go. Każdy listek posadziłam do nowej ziemi. Na spód ziemi posypałam cynamonem, żeby ta pleśń, jeżeli ma tam zarodniki, ta grzybnia od pleśni. Dziokotku! Już robimy śniadanko zaraz, tak? Żeby to wszystko pożarło, bo cynamon przeciwdziała zarodnikom grzybni w pleśni. I powkładałam ząbki czosnku przeciwko robalom w razie W. No i mam nadzieję, że będzie się trzymał bardzo dobrze, że będzie fajnie rósł. Liczę na to. No, także na chwilę obecną kwiatków kupowania stop, bo już kurde nawet nie mam miejsca, gdzie je stawiać. Postawiłam sobie go tu na okno, o, w kuchni. I tak oto mam kolejnego kwiata całkiem przypadkiem, ale kurde naprawdę, szczerze mówiąc, było mi żal nie wziąć za taką cenę. Zwłaszcza, że był przeceniony, no i naprawdę jest piękny. Także dorobiłam się kolejnego. Kolejnego, całkiem przypadkiem. No i zobaczymy, jak to będzie z nim. Będę go Wam pokazywać w innych, najbliższych filmach. O, a tutaj naprawdę ten, no spójrzcie, jak rozkwit. Lubię fikusy, uwielbiam. Także niech się go chowają dobrze. Widziałaś, Laura, jak Galusia się kąpie? Galusia zażywa kąpieli, bo schodzi jej skóra i w ten sposób się nawilża. Jak taki krokodyl w tej wodzie. Widziałaś, Laura? Zobacz, jak taki normalnie krokodyl się zamoczyła, łeb jej tylko wystawał. I w ten sposób tutaj pomaga w zrzuceniu skóry. O, tu widać, jaki mam nadmiar. Okropnie to wygląda. Patrz, nogą sobie ściąga tą skórę, widziałaś? Próbowała nóżką zrzucić. O, zobacz, patrz, teraz też to robi. Ale czad. Normalnie basen ma. Za wszelką cenę ona próbuje zrzucić tą skórę z siebie. Widziałaś, Laruś? Zobacz, Laruś. Wyjścia tam wejść nie wolno, co? Galusia już bez skóry ściągnęła sobie właśnie. O. Zjada ją. Masakra. Już jest bez. Teraz ładniejsza się zrobiła. A tak Starek siedzi u góry, ją obserwuje. Fuj, Galusia. No nic, takie mają zwyczaje zwierzątka, że tak robią. Zobaczymy, może jeszcze wejdzie do basenu, albo już i nie. Ten talerzek z tyłu, co tam stoi, to jest od zielonego ogórka i od marchewki, bo one muszą też jeść warzywa od czasu do czasu. Już zjadły, trzeba im to wyciągnąć. Nie no, Galusia, to jest obrzydliwe, co ty robisz. No nic, ale tak to właśnie wygląda. Moi kochani, i tak w sumie już dobiegł ten filmik do końca. Mamy dzisiaj niedzielny poranek. Ja robię sobie właśnie obiadek. Tutaj mięsko sobie smażę. Czekam na męża, wróci z pracy.
I będziemy siedzieć w domu, z tego względu, że jest bardzo brzydko. Zobaczcie, padało całą noc. Myślę, że będzie taki cały dzień, bo mamy brzydkie niebo i nie zapowiada się, żeby miało być ładniej. Także nic. Życzę Wam miłego dnia, niezależnie kiedy to oglądacie. Ładniejszej pogody niż my mamy. I zapraszam na kolejny filmik. Poproszę o subskrypcję, łapkę w górę. Pa, pa. Trzymajcie się, moi kochani.